Cześć, witajcie w Feedback TV Extra. Dzisiaj jest ze mną Maciej Podhalicz z 3MM Racing i porozmawiamy o jego początkach z speedbikami, jak zaczęła się ta cała przygoda, ponieważ rozpocząłeś ją w 2015 roku, prawda? To znaczy tak, przygoda z speedbikami zaczęła się troszkę później, przygoda z motocyklami zaczęła się w roku 2012, po 2 latach od zrobienia prawa jazdy na motocykl. Uzbierałem sobie na swój wymarzony sprzęt, to był wtedy Fazer Yamaha 600. Zapalił mnie do tego taki jeden znajomy z Pabianic, którego bardzo pozdrawiam. No i później na tym motocyklu sobie pojeździłem te 3 lata, no i człowiek chciał się rozwinąć i oprócz dróg okazało się, że są również w Polsce jednak tory. No i wtedy sobie pojechałem na szkolenie do właśnie zespołu 3MM Racing Academy. Tam się okazało, że na to, że czuję się jak ryba w wodzie i bardzo mi się to podobało i w sumie stwierdziłem, że warto w tą stronę pójść. Ty wymieniłeś motocykl na speedbike'i. To też nie do końca, ponieważ chwilkę na tym torze pojeździłem przez 2 sezony, później kupiłem sobie motocykl sportowy, bardziej niż ta turystyczna Yamaha, ale później stwierdziłem jednak, że poziom umiejętności no, daleki jest od tego, co potrafi sam motocykl. No i wtedy weszła moda na te wszystkie pitbike'i, okazało się, że można trenować bardzo fajnie i wyciągać 100% fanów z takich małych motocykli, tanich, a równie szybkich. No i myślę, że w sumie od 2018 roku tak powolutku zacząłem się na te pitbike'i przesiadać, a w 2019 roku stwierdziłem, że fajnie byłoby w jakimś pucharze wystartować, ponieważ tak już kariera MotoGP jest dawno, dawno za mną, więc może chociaż w tych pitbike'ach uda się jakoś mniej lub bardziej zaistnieć. Jaka jest różnica między taką jazdą na motocyklu, a na pitbike'u? No więc, tak jak mówiłem, podczas tego jak zacząłem jeździć na fazerze, te pierwsze kroki stawiam na torze, no to w zasadzie każdy jak jest pierwszy raz na torze, to na czym by nie był, jeżeli to jest jego własny sprzęt, jest dobrze. Im dalej w las, no to wiemy, że zaczyna nam wiele rzeczy przeszkadzać. I stwierdziłem, że jednak turystyczny motocykl, na którym pozycja jest taka bardziej wyprostowana, ma niżej podnóżki, mniejszy prześwit, no w pewnym momencie już zaczął mi mocno utrudniać jazdę. Wtedy zacząłem szukać 600-ki, nie były też modne wtedy takie 300-ki i kupiłem sobie Triumfa Daytona 675. Na nim pojeździłem w sumie na torach dość dużo w 2018 roku, jednak stwierdziłem, że no fajnie byłoby się czegoś więcej uczyć. A jest o tyle trudno, ponieważ duży motocykl ma dużo mocy, tam wtedy osiągamy duże prędkości i jest trudniej się uczyć. I wtedy, tak jak mówiłem, weszła moda na te pitbike'i. Stwierdziłem, że można zrobić krok w tył, żeby zrobić krok naprzód. I pojeździłem też na motocyklu znajomego trochę, na pitbike'u właśnie. I zobaczyłem, że naprawdę można z tego wyciągnąć 100% frajdy. Dużo więcej można wyciągnąć z takiego mojego motocykla niż z mojej dużej Daytony. I stwierdziłem, że tędy droga i przez naukę na moim motocyklu będę mógł później swobodniej i lepiej jeździć także na dużym motocyklu, ponieważ wydaje mi się, że każde 2 kółka jednak prowadzą się tak samo i mniej lub bardziej to wszystko z siebie wynika i można poprzez doszkalanie się na moim motocyklu dużo, dużo więcej frajdy czerpać z potem z jazdy na dużym torze i na dużym motocyklu. Czyli trudniej jest jeździć jednak na tych torach na dużym motocyklu, no tak? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Mamy wtedy większe prędkości, z większych prędkości hamujemy, szybciej przyspieszamy. No i masa takiego dużego motocykla jest dużo większa, dlatego to wszystko jest takie bardziej intensywne, szybsze i dużo bardziej absorbuje. No i myślę, że wymaga większych umiejętności. Czyli można powiedzieć, że zaczynając od tych dużych motocykli, miałeś łatwiejszy, lepszy start w pitbike'owych zawodach. No można na to spojrzeć w tą stronę, ponieważ jakby już wiedziałem o co chodzi, natomiast każdemu jednak polecałbym start od pitbike'ów i od małych pojemności, żeby się jakby w tą stronę pojemność zwiększać, a nie jednak zmniejszać, natomiast mówię, no kiedyś były troszeczkę inne czasy, chociaż nie tak dawno temu, ale generalnie no każde doświadczenie, myślę, na 2 kołach się przekłada na naszą późniejszą jazdę. Jaki był twój pierwszy pitbike? Jaki to był model? Pierwszy pitbike, na jakim jechałem, to była taka dość śmieszna historia, ponieważ taki dobry znajomy z toru, Paweł Staszko, którego pozdrawiam, kiedyś przyjechał na tor z takim małym motocyklem. Zapytałem się go, co to jest i co to ma w ogóle być, bo on zawsze jeździł z taką fajną R6 na tory, a nagle pojawił się z czymś takim. On powiedział do mnie, wsiądź i zobacz. No i ja sobie wsiadłem, zobaczyłem i było naprawdę super. Byłem pod wrażeniem, jakie to jest zrywne i zwrotne. I to był poczciwy MRF 140SM. Po roku ten sam dokładnie motocykl od Stasia odkupiłem. Jeżdżę na nim do dzisiaj po drobnych remontach.
Także tak, to jest MRF 140 SM, także wersja Supermoto przygotowana pod tory asfaltowe. Pojemność 140, koło tam 14 chyba koni i w zupełności to wystarcza, żeby na takich małych torach być bardzo szybkim. Planujesz jakiś nowy pitbike'owy zakup? No na razie wydaje mi się, że ten sezon, o ile będzie oczywiście, bądź pierwszy najbliższy sezon jakiś odbędzie, myślę, że jeszcze pojeżdżę na, na tej 140, a później zobaczymy, co się będzie działo. Jesteś już doświadczonym rajderem, znasz się na zawodach, znasz się na sprzęcie pitbike'owym. Co byś doradził młodym rajderom albo takim, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z pitbike'ami? Jaki sprzęt powinni wybrać? Wydaje mi się, że najpierw każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie będzie chciał tym pitbike'iem jeździć. Czy będziemy jeździć jednak bardziej w terenie, czy jakieś crossy, czy jakieś enduro, czy jednak stawiamy typowo na asfalt. Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to już nam się zawęża krąg jakby opcji. No i wtedy pozostaje nam do wyboru tak naprawdę w sumie dwie firmy, tak, MRF i YCF. No i musimy, według mnie najlepiej jakby każdy sobie wsiadł na taki przykładowy motocykl i sprawdził, co mu bardziej leży, która pozycja jest inna. Te motocykle mają trochę inaczej zbudowane ramy, inaczej się trochę siedzi i myślę, że to już jest zupełnie kwestia indywidualna. Natomiast później no, dostępność części sklepów wydaje mi się, że jest dość podobna, także polecałbym się przysiąść po zdecydowaniu, gdzie chcemy nim jeździć, na jakiej nawierzchni. I później dostosować do wzrostu, wieku Dokładnie. I umiejętności. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za te cenne informacje. Z Maćkiem spotkamy się jeszcze w następnych odcinkach Pitbike TV Extra, więc bądźcie z nami i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.